umarli. Padł. Jeszcze zombiaki. Mam nadzieję, że tylko zombiaki. Jeżeli coś więcej, to może być bardzo, ale to bardzo nieciekawie. Zabieramy ci wszystko, bratku. O, jeszcze żyje. Gin. Zbieramy wszystko. Mam nadzieję, że będę w stanie się ruszać. Dobrze, Herkulesie. Używam Herkulesa, więc po... Łoć. Więc będę miał kłopoty z chodzeniem. Nawet z Herkulesem ciężko się idzie. Tak, tutaj mamy... What the fuck, skąd? Ale się przestraszyłem. O, zombiaki jeszcze. Dobra, wiemy, że tu są gdzieś... O, właśnie, zombiaki jeszcze. Bandyci! A co oni tu robili? Padł? Czy to był jedyny bandyta? Mam nadzieję. Jeśli nie, to leżę i kwiczę. Co ty tu robiłeś, kolego? Bierzemy ci wszystko. Kurde, rozgrabili mi moje rzeczy. Jeżeli ich tu więcej było. A to dziady. A to dziady. Gdzie oni są? Gdzie są moje rzeczy? No bez jaj. Oddawaj mi moje rzeczy. Ale jajo. Tyle fajnych znajdziek. Na szczęście żadnych staszy takich konkretnych mi nie rozgrabili. Co ten bandyta tu robił w ogóle? O, zaraz znajdę odpowiedź chyba. To też są bandyci? Czy zombiaki? Nie, tym razem zombiaki. Cholera jasna, czy ja nie mogę mieć chwili spokoju? Dobra, jeden mniej. Nie wiedzą, gdzie jestem, okej. W takim razie... Shoti. Nie żyjesz? Nie żyjesz. Drugi żyje jeszcze. Za to. O, drugi i trzeci. A, zacięła się broń. Dobra. Czekamy. No. Okej, okay. Szybki sejwik. Ale to mi nie wróci moich rzeczy, kurde, które zostawiłem tu. Gdzie ci bandyci mogą być z moim staszem, z moim lutem? Wow, 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 kto to? Skąd? Jeszcze ważniejsze pytanie. Okej, okay, widzę cię. Widzę ich. Aj. Dobra, jeden oberwał w głowę.
Reszta podąża w moim kierunku, prawdopodobnie tędy? Nie, nie tędy. Którędy? Tędy jakoś? Tędy. Auć. Okej. Dobra, padł. Do cholery jasnej. Mgła wewnątrz, jak ja to uwielbiam. Okej, jeszcze się ruszasz? Nie ruszaj się. Dawaj swoje rzeczy. Wszystko co miałeś? Poważnie? Okej. Cholery jasnej. Czy ta broń naprawdę musi się tak często i gęsto psuć? Okej. Teraz. Zbieramy z nich... A, tam miałem kupę rzeczy. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo. Bandyci mi je ukradli. No co za świnie. Przynajmniej głowę szczura odzyskałem. To za absurd. Głowa szczura została mi oddana. Nie, gówno. Narzędzia dla nitra. Są. O dziwo są. Granatnik. Skóra jedna. Skóra tylko jedna. A nie, bo tego mi nie znaleźli. Znaleźli mi jakieś... Chyba badziewia mi znaleźli. Dobra. Olać w takim razie te badziewia. Aj, aj, prawie zapomniałem o tym, co zostawiłem w tej budce. Muszę to sprawdzić. No nieważne, że później będę wracał 2 lata... do Janowa. Wszystko mi sprzątnęli. Jesteśmy już w Janowie. Obyło się bez przygód. Sprzedałem jeszcze część rzeczy. Co wam chcę pokazać? Znalazłem Forta 12 w doskonałym stanie. W którymś pewnie ze Staszów, pewnie u Strzelka. Ale nie zwróciłem na to nawet uwagi, więc pokazuję wam, że tam można coś takiego znaleźć. Tak, zbiorę ze sobą w tym momencie AK-105 z granatnikiem. Nie mogę znaleźć do niego lunety. Nie wiem, czy miałem jakąś, czy nie miałem. Nieważne. I lecę do Nitra oddać mu narzędzia, które też znalazłem. I szczęśliwie bandyci mi ich nie ukradli. Tak. Świetnie. Otrzymaliśmy 3800. Sprzedam kupę rzeczy, więc również. O. O. Tak, poprawiłem znowu niezniszczalność broni. Niestety, gdzie jest reszta narzędzi dla Nitra? Ja nie mam zielonego pojęcia. Żadna mapka, żadna podpowiedź mi nie... Odrzut.
Ile to będzie mnie kosztować? 1700. A, to się przyda. A co ja w ogóle reperuję? Cholera, shotguna. To nic. A to coś zacząłem gadać i nie z... Nie wiem, nie wiem, na czym się zatrzymał. W końcu się... Aha, że nie wiem, gdzie jest reszta narzędzi. No, z tym nie wiem. Nie wiem i nie ma co tutaj więcej mędrkować. Po prostu nie wiem. To, co miałem wam jeszcze przetłumaczyć, to notatka do strzelka. Strzelok. Pozostawiłem dekodery w naszym staszu na Prypiaci. Tak, na wszelki wypadek. Ja z duchem ruszamy do agropromu. Co, więc zostawiamy trochę ekstra amunicji tutaj. Weź, jeżeli potrzebujesz. Szczęśliwych łowów. Kieł. Totalnie nie wiem, co zrobić z tymi dokumentami od strzelka. I jeszcze jednym, który posiadam. Mam zamiar się wyspać. I po wyspaniu się... Oczywiście... Po wyspaniu się i na jedzeniu planuję udać się w to miejsce, zbadać to miejsce z upadku z helikoptera. Nie wiem również, jak się dostać w tą lokację, ponieważ tam są drzwi z kodem i ja tego kodu... A, tam jest chyba radiacja czy coś takiego. Nie miałbym podejść do, nawet do za blisko, więc teraz mam doskonałe branko, żeby iść tam. Mam nadzieję, że to nie będzie dla mnie oznaczało śmierci. Też nie pamiętam, jaki dekoder potrzebowałem, żeby zbadać tą anomalię. I po wykonaniu tych przynajmniej dwóch, mam nadzieję, że ktoś mi podpowie, co zrobić, jaki dekoder jest mi potrzebny i co zrobić tam. Po wykonaniu tychże dwóch questów mam zamiar wrócić się na Skadowsk, wejść sobie w końcu odważnie na farmę, zabrać ten staż, troszkę popolować, usprawnić sobie moją, powiedzmy, uprzyrządowanie, czyli moje pukawki oraz wszystkie armory, które jako tako mi służą. Proszę was również, abyście mi podpowiedzieli, jaki armor mi się przyda w Prypieci i do kogo ja mam się zgłosić w ogóle, żeby do Prypieci ruszyć. W każdym razie również mam zamiar wejść tutaj w zatonie po to, by zebrać informację Gauss Rifle. No i to tyle, co z moich zamiarów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć czołem.